70-letnie funkcjonowanie klubu sportowego Wigry może się niebawem zakończyć. Klub znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Do końca półrocza brakuje mu na działalność około 1 000 000 zł. Działacze zwrócili się z prośbą o pomoc do suwalskiego samorządu. Ten jednak już wspiera Wigry. W jaki sposób? Pomoc, jako dotychczas miasto udzielało Wigrom, to była pomocą i finansową, i rzeczową. Finansowa pomoc szła z dwóch kierunków. Ze strony miasta, z budżetu, i ze strony spółek. Jak to się wszystko podliczy, to prawie 1 000 000 zł rocznie środków finansowych kierowaliśmy do klubu sportowego Wigry. Do tego dochodzi pomoc rzeczowa. Wciąż na barkach samorządu spoczywa bowiem prowadzenie stadionu piłkarskiego. To są duże wydatki. Od 20 któregoś stycznia teraz włączone jest ogrzewanie murawy stadionu piłkarskiego i cały czas grzejemy. Po to, żeby w marcu Wigry mogły rozegrać pierwsze swoje spotkanie w Suwałkach. To są duże koszty. W tamtym roku prawie 100 tysięcy. W tym roku będzie to więcej, bo widzimy, jaka jest temperatura na zewnątrz. Nie wiem, jakie to koszty będą. Może 120, może 150 tysięcy. To wszystko pokrywa ośrodek sportu i rekreacji. OSIR ponosi również koszty zatrudnienia niezbędnych pracowników, płaci podatek od nieruchomości. Jak dyrektor ośrodka sportu i rekreacji przedstawił tutaj te koszty, które ponosi w związku z utrzymaniem stadionu, to wyszacował na prawie 500 000 zł. Reasumując, zauważył prezydent, udział finansowy miasta i jego jednostek to 1,5 000 000 zł. Aby grać w pierwszej lidze, trzeba mieć od 4,5 do 5 milionów złotych. Klub rozwijał się, dopóki był sponsor, a ten musiał ograniczyć wykładane środki, dlatego powstała luka. Ta luka finansowa na pierwsze półrocze, czyli do zakończenia rozgrywek, czyli do czerwca, wynosi, proszę Państwa, około 1 000 000 zł, bo szacowane koszty w bieżącej rundzie, tutaj cytuję pismo Wigier, 2 126 500 zł, natomiast przychody łączne wraz z tymi dotacjami od nas to 1 026 000. Brakuje, jak widzimy, no 1 000 000, nawet i więcej. 100 tysięcy złotych. I teraz tak. Wigry zwróciły się w tym piśmie o przekazanie takich pieniędzy. 1 000 000 zł. Mogę podać również, na co te środki, jakie są te koszty ponoszone. Nad niektórymi warto się też pochylić, również i z naszej strony zastanowić, czy nie powinniśmy może w inny sposób Wigrom pomóc, bo na przykład same koszty zakwaterowania, wynajęcia mieszkań, to w tym półroczu, styczeń, czerwiec, wynoszą 145 tysięcy złotych. Zawodnikom, trenerom i tak dalej. Oczywiście mecze wyjazdowe to kolejne 100 tysięcy złotych. Wynagrodzenia osobowe 1 060 000 zł. Tu mam wszystko wyspecyfikowane w tym piśmie, bo o to prosiliśmy, chcieliśmy się zorientować. Natomiast przychodów, jak widzicie Państwo, z tą naszą dotacją 1 026 000. I tutaj oczywiście są znaczący sponsorzy, ale Nike, czyli tutaj sponsor pierwszej ligi, wpłaca między innymi 300 tysięcy. Jeżeli Wigry się utrzymają w pierwszej lidze, jeżeli nie utrzymają się, to 200 tysięcy Wigrom zapłaci. I teraz inni sponsorzy są mniej hojni. Jest jeden sponsor Oil Transfer Development, który znacznie ograniczył swoje środki na rzecz klubu. I tutaj stąd ta duża taka luka finansowa powstała. I teraz
Słyszę te głosy, żeby wspierać klub, pomagać. Okej. Tylko musimy zastanowić się, no, co dalej. To też, bo na pewno w tej chwili trzeba podjąć jakieś działania, tylko widzieć, w jakim to kierunku wszystko zmierza. Nakładów inwestycyjnych wymaga także stadion piłkarski. PZPN oczekuje, że zostanie na tym obiekcie poprawione oświetlenie, które nie spełnia wymogów technicznych. My zrobiliśmy również takie rozpoznanie, jakie koszty trzeba by ponieść. I tutaj okazuje się, że na jakiś czas można byłoby, inwestując w granicach 500 000 netto, dołożyć jeden rząd oświetlenia na tych Jupiterach wysokich i to na jakiś czas by rozwiązało sytuację. Ale na krótko, pewnie na 2 lata, bo z zapowiedzi wynika, że te normy natężenia oświetlenia będą jeszcze bardziej podniesione i wobec tego stoimy przed takim dylematem, co dalej robić, bo można zainwestować te 500 000 złotych netto, ale jeżeli za 2 lata znów ktoś nam powie, że to jest źle, że nie spełniamy tych norm, no to trzeba się zastanowić nad kompleksowym rozwiązaniem. A kompleksowe rozwiązanie, no to praktycznie budowa oświetlenia stadionu od podstaw 2 000 000 netto. 2-3 miliony, a może i 4, nie wiem, bo nie ma kosztorysów, to są jakieś tylko takie luźne kwoty rzucane. Klub podjął pewne działania, które na doraźnie mogą mu pomóc. Ze stowarzyszenia przekształcił się w spółkę akcyjną i zamierza sprzedawać akcje. Spółka została zarejestrowana zaledwie kilka dni temu. Wartość jej kapitału według KRS to 100 tysięcy złotych, a zamierza prowadzić działalność znacznie szerszą niż działalność sportowa. W zamyśle zarządu i rady nadzorczej mają to być działalność handlowa, transportowa. Zamierza też prowadzić agencję reklamową. Działacze prowadzą już teraz starania o pozyskanie sponsorów, ale jak to ujął prezydent, na horyzoncie tłumów nie widać. Spółka oczekuje też, że jednym z akcjonariuszy stanie się również suwalski samorząd. Zastrzyk gotówki ze sprzedaży akcji to jednak tylko doraźne rozwiązanie problemów finansowych klubu, które może podeprzeć finanse za kilka miesięcy. A miliona brakuje już dzisiaj. Miasto może wspierać działalność sportową, ale ta pomoc, o którą Wigry w tej chwili zabiegają, nie mieści się w tej uchwale. Dlatego też trzeba przygotować narzędzia prawne do tego, żeby ewentualnie można było tym Wigrom dać środki finansowe. Co do zakupu akcji, prezydent ma wyrobioną opinię. Nie chcemy tutaj przejmować odpowiedzialności za klub i nawet jak będą proponowane akcje do nabycia, to ja, oczywiście tu Rada zadecyduje, ale ja będę Wysokiej Radzie proponował, żeby miasto przystąpiło do tej spółki, objęło określoną ilość akcji, ale żeby to nie były akcje, które zapewniają nam pełną kontrolę nad spółką. Mniejszościowe akcjonariuszem, żeby miasto było, bo mamy 6 spółek już na utrzymaniu, czy też własnych spółek i my nie mamy takich pracowników, którzy by mogli zarządzać spółką sportową. Bo to trzeba znać się na tej materii i dobrze byłoby, żeby no, nadzór i zarząd tej spółki no, był, składał się z profesjonalistów i ludzi, którzy na co dzień żyją z piłką nożną, a tutaj w urzędzie takich ludzi ja nie widzę, nie dostrzegam, zresztą i nie można tych niekiedy funkcji łączyć, to wiemy. I tak ja to widzę na dzień dzisiejszy. Ostateczna decyzja jednak należy do Rady, a ta z pewnością zna doskonale genezę kłopotów finansowych strategicznego sponsora klubu.